Fertige Betonplatten für die BKS-Silos, für die Filteranlage, für die Kamine. Momentan werden noch die Fundamente für die Halle fertiggestellt. Sie sehen die Anschlussbewehrung an die aufstrebenden Bauteile. To co Państwo widzicie, to są końcówka pracy przy płycie fundamentowej. Tu są również fundamenty pod kominy i pod silosy na pył węglowy. I tu jest już częściowo konstrukcja instalacji filtrów. Reszta uzbrojenia już widać jest też gotowa. Sie sehen auch, der Strom ist schon da, unsere Trafostation für unsere Anlage ist schon da und ist angeschlossen. Po prawej stronie ten mały budyneczek to jest rozdzielnica z stacją transformatorową, która już w międzyczasie jest podłączona na gotowo. Der Bau der Filteranlage ist im vollen Gange. Tą konstrukcję, którą widzicie, jak już wspominałem, to jest instalacja filtrów. U góry są filtry, na samej górze. I te odpadowe substancje spadają na dół i podjeżdża ciężarówka i będzie wywożony ten popiół. Wystarczy popiół, bo po niemiecku tak, ale po polsku popiół. Popiół, ok. Also es ist eine sehr moderne Filteranlage nach dem neuesten Stand der Technik. Jest to jedna z najnowocześniejszych instalacji filtrujących według obecnego stanu techniki budowana. Die Filteranlage wird so gebaut, um auch die zukünftigen Grenzwerte sicher einhalten zu können. Ona jest w ten sposób skonstruowana, że spełnia już przyszłe wymagania, które będą obowiązywały co do czystości. In den nächsten Wochen wird dann der Hallenbau beginnen. W następnych tygodniach planujemy rozpoczęcie budowy hali. Und Anfang Juni kommen die Kessel. Dann kommen die Anfang Juni kommen drei große Kessel und werden hier aufgestellt. Na początku czerwca jest planowana dostawa kotłów. Trzy kotły będą dostarczane i zacznie się je montować i ustawiać. Der Kamin hat nachher eine Höhe von 60 Meter. Komin będzie miał 60 metrów wysokości. Und wie vorne auf dem Bild auch zu sehen ist, kommen hier die Kessel hin im vorderen Bereich. Und hier hinten stehen die Peripherieanlagen, Druckhaltung, Pumpen. I tak jak widać na tym zdjęciu, tam z przodu, tutaj z tyłu będzie kocioł, a po lewej stronie wszystkie urządzenia peryferyjne towarzyszące. Wir sind auf einem guten Weg. Alles jak Państwo mogliście się sami przekonać, jesteśmy na dobrej drodze, żeby inwestycje wykończyć. Und wir werden in den nächsten Wochen hier noch sehr viel mehr an Aktivitäten sehen und an Komponenten, die angeliefert werden und aufgestellt werden. W przyszłych tygodniach będzie dużo więcej widać, bo to już będzie dużo więcej komponentów montowanych na tych fundamentach. Tak jak to zostało tutaj wyartykułowane na placu budowy, gdzie byliśmy, że chcemy na bieżąco informować, szczególnie jeśli chodzi o mieszkańców Turku, którzy są żywotnie tym zainteresowani. Natomiast nasza konferencja dzisiejsza nie jest spowodowana tymi postinformacjami czy pseudoinformacjami, tylko tak jak było to zapowiedziane już w momencie położenia kamienia węgielnego, że chcemy Państwa na bieżąco, szczególnie prasę, informować o przebiegu inwestycji. Und natürlich möchten wir auch nicht, dass das Falsches geschrieben wird, weil eben Informationen fehlen oder ja. Również chcemy w ten sposób zapobiec takim niesprawdzonym czy nieprawdziwym wręcz informacjom, żeby ta informacja była z pierwszej ręki. Das geht dann relativ schnell und wer jetzt guckt und auf und sagt, das ist nicht mehr viel Zeit bis Jahresende, der hat natürlich recht, aber es wird sehr schnell gehen in den nächsten Wochen, das werden Sie sehen, da wird hier sehr viel entstehen. Und ja, wir freuen uns darauf, Ihnen schon beim nächsten Mal dann hier den Kessel und die schon fast fertige Halle präsentieren zu können. Seien Sie gespannt drauf. Mhm. Tak jak już słusznie Pan zadał pytania, jeśli inwestycja jest dobrze przygotowana, to wtedy widać, jak szybko postępuje budowa.
I tak jak już odpowiedziałem, komponenty są gotowe, czekają na zamontowanie. Także już w przyszłym tygodniu, jak wspominałem, będzie już widać, że się będzie dużo działo. I już cieszę się na to, że będę mógł wkrótce w tych początkowych tygodniach czerwca pokazać Państwu pierwsze kotły, które zostaną dostarczone, jak to wygląda. Także ktoś, kto patrzy na zegarek, mówiąc, że do końca roku nie zostało dużo czasu, ma co prawda rację, ale jak jest to dobrze przygotowane, to bardzo szybko będzie widać. Ja, genau. Wir haben vergleichbare Anlagen in dieser Größe und Art schon eine ganze Menge gebaut, in der Zahl über 30 Anlagen. Deswegen verfügen wir über die Erfahrung, auch jetzt hier so genau sagen zu können, wir schaffen das in der Zeit und wir versorgen die Stadt zuverlässig mit Wärme, wenn sie es braucht. Moja wypowiedź nie jest bezpodstawna, ponieważ takich podobnych instalacji wybudowaliśmy już ponad 30 i wiemy, o czym mówimy. Jeśli mówimy, że terminie skończymy, to na pewno tak będzie i mieszkańcy mogą na pewno polegać, że to ciepło będzie dostarczane.